bardzo serdecznie na moim kanale. My właśnie się wybieramy do Tryja pospacerować troszkę po jarmarku świątecznym. Jak to Sasza stwierdził, nie tylko praca, praca i jeszcze raz praca. Chcemy troszkę odpocząć, a że mamy weekend, więc wykorzystamy ten moment. Na pewno będzie pełno ludzi, zdajemy sobie z tego sprawę, ale postanowiliśmy zaryzykować. Jak na razie nie jest jeszcze tak późno, więc nadzieja, jak to mówią, umiera ostatnio. Czy coś nagram? Nie wiem. W razie czego postaram się. Takiego efektu w dzień na pewno nie będzie, no ale trudno. Zobaczymy. Zapraszam na tego vloga. Thank you.
przyznam się Wam szczerze, że mi się tutaj bardzo podoba. Jak już widzieliście na przebitkach, klimatycznie, głośno, ale fajnie. Nie żałuję, że dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, mimo że staliśmy w korkach, ale miło spędzamy czas. Ja właśnie czekam na krańca. Sasza poszedł zamówić i imprezujemy, znaczy imprezujemy. Spacerujemy dalej, sprawdzimy, co mamy tutaj dobrego, żeby przekąść. Słuchajcie, my się zaraz zbieramy powolutku. Było fajnie, idziemy coś zjeść, ale raczej chyba nie tutaj. Za dużo ludzi, tym bardziej, że mam ochotę na coś takiego, wiecie, żeby w spokoju usiąść, zjeść konkretnego, bo po powrocie do domu raczej mi się nie będzie chciało gotować. Moi kochani, my już wracamy z powrotem, to znaczy jeszcze mamy zamiar podjechać do sklepu meblowego. Nie jestem pewna, czy jest jeszcze otwarty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na jarmarku świątecznym było fajnie. Co najważniejsze, nie było zimno. Zaszłam jeszcze do New Yorkera. Kupiłam sobie piżamki. No i stoimy w korku na parkingu, nie możemy wyjechać. Warum? Da, die ist früh eingeschlagen oder der. Ich weiß nicht, wo muss parken, oder was? Okej, była mała stuczka, ale nic aż takiego mocnego się nie stało. Udało się facetowi. Dobra, mam nadzieję, że w końcu wyjedziemy z tego parkingu, bo czy w jedną, czy w drugą stronę, naprawdę dzisiaj jest strasznie. Dobra, lecimy. Trzymajcie kciuki, żeby sklep był jeszcze otwarty. Okej, let's go. Thank you.
Okej, my już wróciliśmy. Chciałam Wam pokazać, co mi się jeszcze udało zdobyć. Byliśmy w New Yorkerze. Kupiłam sobie taką oto, proszę, piżameczkę. Takie prążki. Do tego są oczywiście spodenki. Kosztowało góra 14,90 i dół. I do tego jeszcze również takie piżameczki na krótki, krótka nagawka i krótki top. A co jeszcze chciałam Wam pokazać w tym roku? Na Miodzie Schas das ist Wein oder was ist das? Kannst du richtig schlucken? Okej, wino na miodzie. Próbowaliśmy, dobre, wcale nie jest za słodkie. I jeszcze kupiliśmy. To są, jak to mogę nazwać, takie jakby drewienka zapachowe. Zaraz to otworzę, bo to bardzo intensywnie pachnie. Jest to drewno nasączone tak jakby olejkami różnymi. To jest kształt takiego... Danke, die jadas, du bist laut. Żołędź, coś w tym stylu. I to pachnie jak lawenda z czymś tam. To nie jest taka typowa lawenda. Mam takie dwa. Tu jest limonka. Zobaczcie, taki kształt limonki. No cudownie to pachnie. I kształt, nie wiem. A, to jest czereśnia. Jakby czereśnia w likierze, coś w tym stylu. Aż by się chciało skonsumować. I podobno, słuchajcie, nie wiem, nie sprawdzałam. Ta pani mówiła, że to do roku czasu pachnie. Po 2 miesiącach można nasączyć to troszkę wodą i ten zapach będzie dalej intensywny. Z tego co wiem, najlepiej to położyć na jakimś spodeczku czy woreczku, bo gdy położymy to na jakiś mebel, to może ten olejek z tego drewienka zostać na meblach. A tego byśmy nie chcieli. I to by było na tyle. Jak widzieliście na przebitkach, jak wyglądało w Tria, jak wyglądał ten jarmark świąteczny. Macie porównanie z tego, co było w Mainz. No w Mainz, jak było widać, była też i pogoda nie za ciekawa, ale moim zdaniem tutaj było ciekawiej. Dobra, na tym będę kończyć tego vloga. Widzimy się następnym razem, prawdopodobnie jutro albo pojutrze będziemy robić ciasteczka. A więc do zobaczenia, dziękuję za oglądanie, cześć!